Protest Song. Proszę Państwa, Protest Song jest tak samo rdzenną formą zaliczaną do pop music. Istnieje polska szkoła Protest Songu dzieląca się na dwie zasadnicze orientacje estetyczne. Falenicką i otwocką. Orientacja falenicka uważa, że Protest Song jest wtedy dobry, kiedy wszystko jedno, co artysta wykonuje ze strady, natomiast publiczność przeciw temu energicznie protestuje. Bardziej zachowawcza szkoła otwocka uważa, że może to nic nie obchodzi publiczności, to może nic nie obchodzić i na ogół nic nie obchodzi, ale artysta powodowany najgłębszymi racjami moralnymi ludzkości, jak on wejdzie na tą scenę i on da z siebie ten głos, no oczywiście rzecz się ma, jak już tak protestować, to protestować na jakimś tam festiwalu. Artysta musi być ładnie ubrany. Jak myślę o ładnie ubranym artyście na polskiej estradzie, nie wiem dlaczego, ale mam zawsze przed oczami Hulewicza. Oczywiście żadnej przesady. Lekko rozbluzowany kasaczek, spięty jabloneksową broszą, pikantne kontrafałtki, plecki lekko wyrzucone, tam karczek stebnowany, szczypaneczki, bufki, leciutko przymarszczone cekinki, tutaj obrzucony leciusień, kroczek podniesiony, kokieteryjnie oczywiście rozkloszowane, lekko spodenki, sztyblecik, złoty żabocik puszysty. Może jeszcze na drugi sposób być ładnie ubrany artysta na polskiej estradzie. On może być przebrany za takie popularne zwierzątko. No, gryzoń, taki trawopolny, no. Zwierzątko naszych pól, lasów i błąk ojczystych. Susę, nie. Chomik, nie chomik. Kocoń, o, za koconia. Może być przebrany. Ogólnie aksamitny. Ze świeżo złapaną muszką. I jak tak ładnie ubrany artysta wyjdzie i w imię najwyższych racji moralnych ludzkości on da z siebie ten głód, to głodnym dzieciom w Bangladesz ryż z nieba leci. Że nie wspomnę o huncie chilejskiej, która inkorpore z tym brzydkim Pinochetem włazi pod kanapy i nie wyjdzie, dopóki taki nie przestanie śpiewać. Dlaczego? Skąd ta siła przebicia u artysty? On głęboko wierzy w to, co robi. On ma prawdę w oczach i na ustach. On się utożsamia z całą cierpiącą ludzkością. No trochę mu te koronki przeszkadzają, ale talentem górą przechodzi. Ja, co po niektóre utwory polskiej szkoły Protest Songu, umiem na pamięć. Moim ulubionym utworem, który teraz nucę czasami, jak się z krzykiem obudzę, jest taka, właściwie to jest chyba Begina, bo to jest ciko, ciko, tak tam marakaski chodzimy. To jest utwór taneczny na motywach wietnamskich, który umiem. Nie pytaj, czemu krzyczę w nocy, cicho, 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 te bomby lecą na nasz dom. Zaznaczam, że to utwór taneczny. I włosy jej, i włosy twoje już jasnym ogniem palą się, cicho, 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 cicho. Wietnamskich matek słyszę płacz, pszenica pali się i ryż. Bara, bara, cicho, cicho. Nie, to jest, dlaczego to jest taki wielki wynalazek, ten utwór? Dlatego, że on jednocześnie nie zakłóca nam życia towarzyskiego. My możemy w tańcu nawiązać kontakt interpersonalny z kobietą płci żeńskiej, a jednocześnie jesteśmy niepostrzeżenie infiltrowani jednak w pozytywne treści humanistyczne. Prawda? A drugim moim ulubionym utworem jest utwór Na betonie kwiaty nie rosną. Ten śmiech jest nie na miejscu. To jest prawda. Z tą myślą niestety nie można polemizować. Chociaż nie do końca, zważywszy na jakość naszego betonu. Ale z mojej strony wygląda to na ordynarne czepianie się.
Tego przecież inżynier budowlany nie pisał. Poeta mógł nie wiedzieć. Koledzy mówią, drogi Jonaszu, twoje kpiny i szyderstwa z polskiej szkoły protestsongu są to łatwe żarty z cudzego kalectwa. A weź się za tą trudną, acz kontrowersyjną formę. Weź ten trud na swoje barki, no i płyń, barko twoja, znaczy staraj się jakoś. No więc ja się spiąłem, tak, jak ten kameleon, to znaczy, jak Machiał Iżykowski, nie pora rzucać rękawice, kiedy jest mróz. Karol zresztą, światły umysł. Nazwisko nic państwu nie powiem. Otóż, no i ja podjąłem to wyzwanie. Protest! Song! Włodzimierzowi Majakowskiemu! Cywile! Ja nie mam rakiet ani bomb, posiadam tylko twoje rąk i dlatego tymi rękami napisałem protest song. Trzeba czołgi przerobić na spinacze, na plasterki armaty pokroić, miast granatów, żyletki raczej, by i dziecko się mogło ogolić. Albo zebrać to żelazo na parę wielkich kup i od razu do morza. Chlo! Co? Nie można? Że to nie tylko mnie dolega? To ja przepraszam, dziękuję, niewątpliwie protestuję. O. Ale nie nalegam. Ja nie mam posad, ani szarż, nie mam obrotów, ani marsz. I dlatego mogę śmiało spojrzeć każdemu z was w twarz. Czas, by demon mamony odszedł, za pieniądze mnie czas się uganiać. Czas, by każdy miał według potrzeb, a potrzeby... O, znaczy to my za takim konsumpcyjnym podejściem, to też nie jesteśmy w końcu my... To przekonsultujemy jeszcze, ale wedle uznania, o! Albo zebrać te force na parę wielkich kup, od razu do morza, chluba! Nie można, nie. Że to nie tylko mnie dolega, ty ja. Przepraszam, dziękuję, niewątpliwie protestuję, o! Ale nie nalegam. Nie jestem posłem do Izby Gmin. O tak, nie jestem nim. I dlatego mi nie grozi wielkich tego świata splin. Parlamenty, bawcie się w jojo, dyktatorzy w czarnego luda. Gdy się rządzę, władzy ukoją, coś nam wreszcie może się uda. Albo zbierzcie się, panowie, w parę wielkich kup. I tego, a hop, do morza, chlop! Co? Nikt nie chce pierwszy? Odpowiedzialny nikt się nie czuje. To ja nie nalegam. Przepraszam. Dziękuję, jak walę w ten rudy łeb, te okulary spadną.
chwileczkę. Chwileczkę. W kwestii formalnej, drodzy Państwo, w trakcie całego wieczoru akompaniował mi kompozytor, autor muzyki wielu z wykonanych tu przeze mnie ballad, tudzież kancon, tudzież szansonet, Krzysztof Paszek. A poza tym, drodzy Państwo, otóż istnieje 200 patentowanych sposobów wprawienia orangutanga w szał radości. Pod tytułem ruchy płetwowe, powtarzalne. Nie ma powodu, naprawdę. Z brawami w ogóle trzeba uważać. Tak. Jeszcze nie wynaleziono takiego stopera, na którym było wiadomo, kiedy się kończy owacja, zaczyna manifestacja. Poza tym artyści są ludźmi do głębi próżnymi. Wystarczy, żebyś, droga publiczności, przesadziła tam 3 sekundy z brawami, że był taki od Donata, zaszły nieodwracalne zmiany. Nie, bo my jesteśmy psychopaci, tak. Szczególnie ci, którzy się zajmują saturą. Przy takiej wypadkowości trzymać się tego fachu trzeba być jednak. No. Dewiantem. I nie, i potem możecie zrobić krzywdę człowiekowi, no. Krótko mówiąc, odbije mu szajbę, trzeba go wiązać, odwozić. Pół roku na koszt państwa 5 psychiatrów się męczy, że mu wytłumaczyć, taki znowu nadzwyczajny to on nie jest. Bez skutku zresztą. Bo to jest nieuleczalne. Ja psychiatrów to. Ja chcę krótko powiedzieć. Świętej pamięci Kazimierz Rudzki, profesor zresztą, którym miałem zaszczyt pozostawać w niejakiej konfidencji, a nawet pracować lat parę. Zwykł był przy takich chwilach rozstania. Rozstania są zawsze trudne. Nawet z nieznajomymi. On zwykł mówić wtedy, no cóż, jest elegancka restauracja. Przy stoliku siedzi klient. Podchodzi kelner, uśmiechnięty, nachyla się nad klientem, który spożył był posiłek. Mówi, smakowało? Jadałem lepiej, ale nie u nas. Może byliście Państwo na lepszym występie, ale nie moim. Dziękuję, wzruszenie nie pozwala mi ściskać was za gardło.